Drodzy bracia i siostry w Chrystusie Panu, za pośrednictwem posługi Radia z Nadwili serdecznie Was wszystkich pozdrawiam z tą bardzo ważną dla nas uroczystością zesłania Ducha Świętego. W parafii, w której posługuję, jest to też dzień odpustu, niedziela, którą przeżywamy w sposób szczególny i przekazuję Wam serdeczne pozdrowienia i również chcę się z Wami podzielić takim krótkim rozważaniem dzisiejszego słowa, z którym spotkamy się podczas liturgii mszy świętej. Po pierwsze, kochani, dlaczego każdego roku my przeżywamy tę ważną uroczystość? Dlatego, że chodzi tutaj nie tylko o przypomnienie albo uświadomienie tego, o czym nam mówi Pismo Święte, o czym nam mówi pierwsze czytanie w dzisiejszej liturgii, to, co się wydarzyło w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy to apostolowie, czyli Kościół, otrzymali w sposób cudowny dar z nieba, dar Ducha Świętego, mocy Bożej, w której oni poszli i głosili Chrystusa na cały świat. Chodzi, kochani, nie tylko o to. Sprawa w tym, że Duch Święty od tego wydarzenia nieustannie działa w Kościele. Pobudza wiernych do głoszenia Ewangelii, do posługi, do pełnienia tej służby, którą Bóg chce obdarzyć. I ważne jest to, abyśmy dzisiaj zamyśleli się i rozważali, że Duch Święty chce żyć w każdym z nas. I jest to ta rzeczywistość, w której my dzisiaj się znajdujemy. Duch Święty chce żyć w nas, chce działać, chce nas pobudzać, dać nam natchnienia do pełnienia dzieł Bożych. I czy jesteś tego świadomy, bracie, siostro? Bo może czasami dla nas się wydaje, że życie święte w czasach dzisiejszych jest wręcz niemożliwe, że to jest jakaś taka poprzeczka nie do osiągnięcia. Tak, nie możemy osiągnąć tego własnymi siłami. Ale Duch Boży, który chce mieszkać w nas, Duch Święty, który daje się poznać poprzez owoce, w których mówię się w drugim czytaniu. Jest to radość, miłość, cichość, cierpliwość, łagodność i wiele innych darów. To jest coś takiego, co przerasta nasze siły. Ale dla Boga nie ma nic niemożliwego. Dlatego, bracie i siostry, dzisiaj spotykając Chrystusa w Ewangelii, który mówi, dam wam ducha prawdy, który was poprowadzi, który was poprowadzi i oznajmi rzeczy przyszłe, który da wam moc stać się świadkami. Pamiętaj, bracie i siostro, że w mocy Ducha, o ile według Niego żyjesz i postępujesz, o ile słuchasz Jego natchnień, już dzisiaj jesteś świętym człowiekiem. Jesteś uczniem Chrystusa. I tak jak apostolowie w dniu Pięćdziesiątnicy, ty też mocą Ducha Świętego jak najbardziej potrafisz iść, głosić Ewangelię, posługiwać i czynić to z lekkością, z mocą Pana Boga i wielką radością. I takiego doświadczenia, kochani, życzę sobie i każdemu z Was.